Cześć, dzień dobry, z tej strony ja, Ada, i witam Cię cieplutko na moim kanale. Dzisiaj wjeżdża długi vlog i dobrze dopracowany, ponieważ wczoraj był vlog, który miał 3 minuty. Ponieważ, no, wtedy już tak jak Wam mówiłam, u mnie w niedzielę się kompletnie nic nie dzieje. U mnie w niedzielę jest odpoczynek i w ogóle, więc mi się nic ciekawego wczoraj nie działo. Ale przynajmniej chciałam Wam wstawić odcinek, a nie korzystać z kolejnego zapychacza. Więc teraz jest aktualnie 7 rano. Jestem przed szkołą. Dopiero się tak praktycznie obudziłam. No i teraz się ogarniam i będziemy jeść śniadanko. Okej, umyłam twarz, teraz ząbki. No i dzisiaj, tak jak już Wam mówiłam, będę jechać w poprzednim programie. Dzisiaj będę jechać do 2 sklepów, do Rossmana i do Pepco, ponieważ ja z moją jako przyjaciółką przez internet sobie zrobiliśmy, będziemy sobie robić paczki na święta i będziemy się do siebie wysyłać, tylko że ona mieszka we Wrocławiu, a ja mieszkam w Podkarpaciu, więc to jest kawał drogi, więc nie wiem, kiedy te paczki dojdą, nawet nie wiem, czy one nie dojdą po świętach dopiero, więc no cóż. Jadę pociągiem, moim ukochanym pociągiem, serio, nie wiem jak wy, ale ja kocham jeździć pociągami, serio. Ja w dodatku stację kolejową mam niedaleko, nie, to jest jakieś pół kilometra. Ja sobie idę tam na nogach, płacę za bilet i w ogóle jadę. Ja tam mam pociąg bodajże za 4, druga, więc tak wiecie, wrócę ze szkoły, odrobię zadania bodajże, zjem obiad i tak po prostu odpocznę. I jadę sobie, tam kupuję sobie z tym Pepco i w Rossmanie i potem wracam z moją mamą do domu. Bo moja mama właśnie pracuje tam w mieście i się jakoś, albo ja pójdę do niej do pracy, albo się gdzieś spotkamy. Więc to jest nieważne, na razie idę mieć zęby. Okej, moi drodzy, ja was zabieram teraz do siebie. Jest godzina 7 po, więc nawet nie jest źle. Zabieram was do siebie. Po pokoju i za chwilę wam też zrobię fit check, bo wy na razie widzicie tylko ten topik, który tutaj jest. A spodnie mam fitujące, bo tutaj mam lustro. Więc te spodnie mi fitują. Ale to jest nieważne. Idziemy się ogarniać. Idziemy tu do naszej jakże cudownej toaletki. Spróbuję zrobić sobie jakiś statyw. Ujdzie jakoś. Więc tak, po co ja to ściągam, jak ja jeszcze tonik nakładam. Więc mam nadzieję, że odwdzięczę się Wam w jakiś sposób. I też wczoraj miałam nie wstawiać tego filmu, bo on miał 3 minuty, co nie? I ja sobie wymyślałam, że to w sumie przecież mogę nie wstawić i wstawić na drugi dzień lepszy. Albo połączyć z 2 dni po prostu, ale stwierdziłam, że coś tam wstawię, bo nie chciałam też korzystać z drugiego zapychacza, ponieważ no nie wiadomo jeszcze, co się stanie w grudniu i czy będę mogła wstawić w jakiś tam dzień odcinek, więc po prostu wstawiam taki nudy, po prostu jakiś nudny odcinek, a dzisiaj on się za to odwdzięcza. Więc możecie się spodziewać, że w niedzielę będą nudne vlogi. Wczoraj sobie w ogóle próbowałam jakieś nowe fryzury. I... Bo... Chciałabym chodzić w czymś innym niż tylko w takich ułożonych, takich mi się układają naturalnie. Tylko w jakimś na przykład takich, jak teraz sobie wiążę, na przykład kucyka. Te włosy z przodu sobie tak zostawiłam, bo nie wiem, to jest po prostu moje uzależnienie, żeby te włosy tak były na czole. W lustrze to wygląda 2 razy lepiej niż w kamerze, no ale dobra. Więc tu jest kucyczek, tu jest coś na kształt grzywki, a to wcale nie jest grzywka, tylko po prostu tak mi rosną włosy na czoło, więc to jest dziwne. I teraz te perfumki, ja się już od nich uzależniłam, serio, ja teraz się nimi psikam. Codziennie,
I one wcale nie są aż takie mocne, jakie się wydają. Serio. Piękny zapach. I one cały czas mi stoją w tym pudełeczku, bo ja się boję, że one mi się stuką. A więc teraz robię wam fit check. Taki topik, spodnie takie z paskiem i kremowe, coś takiego. Tak to wygląda, taki basicowy luczek dzisiaj. Ja teraz idę jeść śniadanie, no i prawdopodobnie zobaczymy się po szkole. No i spędzicie ze mną resztę dnia, więc do zobaczenia po szkole. Siemaneczko. Ogólnie ja dopiero co wróciłam ze szkoły, dopiero co wyszłam do domu. I teraz dzisiaj w ogóle nie mam żadnych zadań, co mnie bardzo cieszy. I pociąg mam, tak jak wam już mówiłam, że za 4 druga. I tak. Ja się tutaj muszę wyciągać wszystko. W ogóle dzisiaj nie mieliśmy praktycznie w ogóle lekcji. Mieliśmy tylko, tak można powiedzieć, o 2 wychowawcze, ponieważ na pierwszej lekcji normalnie byśmy mieli wychowawczą. A później następne 3 lekcje to były warsztaty, jakieś takie, wiecie, jakieś eksperymenty, w ogóle takie rzeczy. I na ostatniej też żaden nauczyciel nie miał okienka i po prostu nasza pani, nasza wychowawczyni została u nas. I mieliśmy taką wolną lekcję i graliśmy w butelkę. Więc tak chilluwa była dzisiaj. Więc ja idę się teraz chillować, bo obiad mam 20 po pierwszej dopiero. Więc jeszcze trochę czasu, jeszcze mam jakąś godzinę prawie. Więc ja teraz sobie będę odpoczywać. Przygotuję sobie wszystkie potrzebne rzeczy, czyli no legitymację szkolną i dowód. No, czyli dokumenty, pieniążki na bilet, chusteczki i takie rzeczy potrzebne. Więc będziecie się razem ze mną opakować. Dlaczego ta laska tutaj stoi? Nie wiem. Znowu mi spadły zdjęcia, w sensie ja nie wiem, czy ja je muszę przykleić, ale one mi cały czas spadają. U mnie w pokoju jest jakaś impreza duchów. Żałosne. Teraz się spakuję, bo później się, wiecie, rozleniwię, nic mi się nie będzie chciało robić. I w końcu się nie spakuję i będę się pakować na ostatnią chwilę, tak jak zawsze. Teraz tak, czy wziąć sobie torbę, czy plecak? Raczej plecak, ponieważ no jak będę szukać czegoś, to ta torba cały czas mi będzie zjeżdżać. Albo nie, dobra, to wezmę. To jest taka przewieszka, nie wiem jak to nazwać. Taka torebeczka. Tutaj coś jest w ogóle poklane. Ale, o, takie coś. I tu mi się akurat zmieszczą wszystkie potrzebne rzeczy. A po prostu gdzieś do środka. Może poskładam torbę po prostu na te wszystkie rzeczy, które będą w środku. Weźmy sobie tą torbę. Tą. Jestem ciekawa, czy w ogóle ja trafię do mamy do pracy. W sensie do pracy na pewno, do budynku tak. Ale do pokoju to ja nie mam pojęcia. Bo moja mama pracuje w takim dużym budynku, tam jest dużo gabinetów. I ja nie wiem, nie mam pojęcia, czy ja tam znajdę. Tu mam dokumenty i tu mam kolejną legitymację. Czajcie, że ja tak. Tu jest moja legitymacja stara. Ona nie jest podbita. Ona jest podbita w 2020. Ja ją zgubiłam. Co nie? Ja ją zgubiłam. Tak, to jestem ja. Ja ją zgubiłam. I chciałam sobie wyrobić nową. Ale gdy wyrabiam nową, to pani pomyliła daty i dała mi, że napisała mi, że mam 6 lat. Więc zrobiłam sobie kolejną. I bo ja tu mam w ogóle kartę rowerową i legitymację. Więc tak wygląda aktualna moja legitymacja szkolna. To już bardziej podobna jestem. I tą sobie schowam chyba. Wydubałam sobie oko. Tą sobie chyba schowam tutaj, bo będzie bezpieczniej na pewno.
To będzie, na pewno będzie bezpieczniej. Ja tej legitymacji nie używam tak prawie w ogóle. Jeżeli chodzi o kupowanie biletu, ale zawsze pasowałoby mieć, bo pan konduktor, pan ten, no pan konduktor w każdej chwili może nas poprosić o nią, więc ja zawsze sobie noszę na wszelki wypadek i dowód osobisty też sobie wezmę na wszelki wypadek. Moja mama w ogóle pracuje naprzeciwko Pepco, więc to jest dla mnie cudne. A żeby przejść do Rossmana, trzeba przejść przez rynek, więc... Znalazłam moją pomadkę! Ja jej szukałam dosłownie wieki. Tak, to jest ta pomadka. Ona była kupowana, nie wiem, we wrześniu, w październiku? No i super, ja ją teraz biorę, bo ja mam moją, tylko że tam się coś lepiej sprawdza. Chusteczki. Chusteczki się zawsze sprawdzą. Pomadka, dokumenty. Chusteczek sobie dam więcej, bo tam mam jedno, a ja aktualnie może nie jestem przeziębiona, tylko że mam trochę delikatny kater. Więc w każdej chwili sobie mogę kichnąć i chusteczki nie będę mieć. Więc biorę sobie chusteczkę. Chcę teraz po prostu, żeby ten vlog był długi, żebyście mieli jakieś tam odwdzięczenie za to, że mnie nie było. I teraz pieniądze. Ja tam z Adą, tak, to jest Ada. Z Adą się przyjaźnię, to jest ta moja przez internet. Mogę przez internet i ona też ma na imię Ada. Przypadek? Nie sądzę. Mamy tam budżet do 60 bodajże. Ja biorę 60 zł na portfela, bo ja nie. Ja, jeżeli ja bym miała sobie rzucić tą, to ja bym nie rzuciła tej kasy, tak? Bo ja bym ją zgubiła. Więc podejrzewam, że ja wszystkiego tego nie wydam, bo nie chcę wydać, bo jeszcze chcę przyjechać do galerii. I wezmę sobie tak, nie wiem, z 2/5 na drobne i na bilet. Więc pieniążki mam. No i wszystko mam. Dokumenty, chusteczki, pieniądze, pomadka i tam będzie też telefon. No i torba. Więc ja jestem spakowana. Dobrze, że będę już mieć teraz spakowane, bo znając pewnie moje... znając mnie w ogóle, to ja bym prawdopodobnie... Aha, bo ja tu mam rozwalony zamek. Zasuwam i odsuwam i patrzę, co jest nie tak. Znając mnie, to ja bym pewnie się zaczęła pakować w ostatniej chwili i połowę rzeczy bym zapomniała. I ostatnio właśnie tak zrobiłam. Pakowałam się na ostatnią chwilę, bo jechałam z moim bratem rano, tak gdzieś około godziny 9 na ten pociąg i nie wzięłam sobie pieniędzy na bilet i dałam panu konduktorowi 50 zł. Nie chcielibyście widzieć miny tego pana konduktora. Po prostu on z takim załamaniem się na mnie popatrzył, czy ja naprawdę nie mam żadnych drobnych. Więc jestem tu przygotowana i też się przebiorę, bo chyba sobie wezmę dłuższe spodnie, dresy. Ja nie będę brała, w sensie, nie, jeans. Albo jeans, albo dresa, ale to jest jeszcze teraz nieważne. Teraz idę odpoczywać i widzimy się, jak pewnie będę szła na znacy. Siemaneczko, ja już idę ogólnie na pociąg, mam 15 minut. Nie wiem, czy zdążę, ale mam nadzieję, że zdążę. Siema ludzie, ogólnie. Aktualnie dotarłam na stację. Mam jeszcze 4 minuty do pociągu, więc ja dyszę po prostu, bo ja nie używam telefonu. W sensie wysyłam tylko snapy, bo bałam się, że nie zdążę, jak będę na telefonie coś robić. Więc ja czekam jeszcze jakieś 4 minuty i wsiadam do pociągu. I najpierw idziemy do Pepco i później idziemy do Rossmana i wracamy z mamą. I jeszcze mama znalazła taki sklep 5, 10, 15 i tam są też takie różne takie pierdołki na prezent i tam pewnie też wstąpimy. A ja się do was odezwę pewnie jak będę jechać. A wdajcie kochani, już wysiadłam i właśnie kroczę w stronę Pepco. Nic nie nagrywałam niestety w żadnym sklepie, ale na mnie zakupy się udały i teraz idę jeszcze do tego 5, 10, 15 i zahaczę jeszcze jakieś inne sklepy. Cześć wszystkim, ogólnie ja już wróciłam, jest godzina 17 i ja aktualnie idę sobie coś zjeść. I aktualnie mi się greje tortilla i jak będę pakować już prezent, bo mam kupione wszystkie rzeczy, jestem zadowolona bardzo.
Ada, upominam cię, nie oglądaj tego filmu. Do tego momentu możesz oglądać, ale dalej. Chyba, że chcesz sobie zrobić spoiler. No ale mniejsza o to. Jak będę go pakować, to wam zaprezentuję, co kupiłam. Bo jestem bardzo zadowolona, więc wybaczenia mam potem. Okej, więc ja teraz wam zaprezentuję, co kupiłam. Ada, jeżeli ty to oglądasz... Tam jest wyjście. Więc ja tu włożyłam do dosyć takiego dużego kartonu, bo do tego będę jakby wkładać. Więc zacznijmy. Pierwszą rzeczą są takie perfumy. Ja je kupiłam za 10 zł, bo one były na promocji. Więc nuty głowy to jest czarna porzeczka i gruszka, nuty serca to irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, a nuty bazy to patchouli, wanilia, migdał, bubtonka i pralina. One wyglądają w ten sposób i one bardzo ładnie pachną. Ja mam jeszcze zapach testera, więc one w ten sposób wyglądają. I one są z Biedrony, czajcie, one są z Biedronki. Ja w ogóle nie mogłam znaleźć w Rossmanie żadnych, więc znalazłam w Biedronce takie super. Lecimy dalej. Dalej mam taką... to jest taka klamra na włosy z Pepco. Ona kosztowała 3 ziko. Więc to jest taka klamerka po prostu. Ja tutaj będę musiała oczywiście zamalować wszystkie... będę musiała zamalować wszystkie ceny. Dalej mam takie dwie świeczki. One są z Pepco również i one były po 4 zł jedna. Więc tak. To jest o zapachu jabłka i cynamonu, a ten ma zapach jakichś pierników i imbiru, więc one tak wyglądają. One też są z Pepco. I taki gwóźdź programu, czyli też z Pepco. Takie oto kapcie, one są takie puchate. One są tutaj tak zawinięte trochę. I one kosztowały 20 zł już. Więc to są takie kapcie. No i dalej przechodzimy do Rossmana. W Rossmanie kupiłam takie dodatki. Kupiłam 3 peelingi. Takie o w ten sposób. Z awokado, z papają i z truskawką. One były po 3 zł chyba każda, więc w ten sposób wyglądają. I kupiłam też sól do kąpieli o smaku chciałam powiedzieć, o zapachu lawendowym. Ja jeszcze takiego nie próbowałam, próbowałam o zapachu jakichś egzotycznych. On był fajny, więc kupiłam taką sól. I tu jest też peeling kiwi. Tak. No i 3 ostatnie rzeczy to są słodycze. Czekolada, żelki i poki. I jeszcze tutaj mam takie 4 worki cukierków, tylko że one są też do innych prezentów, więc ja je będę jakby tak każdych dam po trochę. Okej. Więc ja tu mam folię bąbelkową specjalnie do tych świeczek, bo te świeczki mogą mi się w każdej chwili... Znaczy one mogą mi się przy... One mi się mogą stłuc przy przesyłce. Więc ja tu chyba tą całą folię nawet włożę. Ją po prostu zawinę, bo wolę dać sobie dużą ilość folii i mieć pewność, że tutaj się nic nie stanie. Więc tak, wkładam sobie do środka folię. I ja zahaczyłam jeszcze o to 5, 10, 15 i jeszcze jakiegoś sklepu z ozdobami, ale tam kupiłam tylko właśnie papier taki, żeby owinąć później pudełko. Więc ja idę teraz pomazak permanentny, żeby zamazać ceny. Pod biurkiem, więc idealnie się złożyło. I najpierw mamy Pepco, więc bierzemy sobie klamrę i zamalowujemy. Bo myślę, że Ada nie będzie sprawdzać. Okej, więc jest zamalowane ceny. Okej. I ja teraz biorę kapcie, bo te kapcie to są gwóźdź problemu, chciałam powiedzieć, programu. One będą na samym środku, więc ja je tutaj ładnie zamalowuję. Siup, siup. Ja tutaj nic nie odcinam, żeby było wiadomo, że są nowe kupione.
Ja tylko odcięłam ten taki wieszaczek. Jedno w drugie włożę po prostu. Myślę, że to jakoś strasznie nie zniekształci, jakoś bardzo nie zniekształci tych kapci. Okej, okay, więc to wygląda jak jakiś chleb. Ale dobra. Wkładamy je tak tutaj do środka. To w ogóle zrobimy, to jest niby na święta, a niby na taką naszą rocznicę, bo my się poznałyśmy właśnie w styczniu. Jeżeli te prezenty przyjdą po świętach, no to tak idealnie na rocznicę. Więc tutaj są pantofelki. I na tych perfumach nie ma ceny, więc one sobie tutaj tak z boku będą leżeć. Tutaj te świeczki również nie mają ceny. I ja bym je tak usadziła gdzieś, chyba nie obok siebie, bo one się jedna o drugą będą obijać. Z jednej strony kapci i z drugiej strony kapci, bo one będą blisko kapci i te kapcie są miłe, więc te kapcie są takie, wiecie, no mają fajny taki materiał, który będzie ochraniał przed uderzeniem. I to mądrze chyba zrobiłam teraz nawet. Wow, Ada coś mądrze zrobiła, coś niesamowitego. Te kapcie nie muszą tutaj tak strasznie się ściskać. Wiem, pomiędzy tym, pomiędzy je dam badam cukierki. Ale dobra. Dalej leci klamra. Klamra tutaj nie mam się co o nią martwić. Ona sobie tutaj może. Wiesz, tylko ja się boję, że ona mi się połamie. Bo to będzie dosyć długą drogę pokonywało, więc ja ją sobie tak z boku położę najlepiej. Poki, to one się na pewno połamią. To jest pewne, że one się połamią. Czekolada też się pewnie połamie, ale to już nie jest ważne. Maseczki, to nie mam się co martwić o maseczki. Jedną maseczkę włożę pomiędzy te świeczki, żeby one się o siebie nie obijały. Tu tak to włożę. Tak. O właśnie, włożyłam sól do kąpieli pomiędzy je, żeby one się nie obijały jedna o drugą. Żelunie. I żelunie tak pójdą na sam środek. Z jednej strony. Z drugiej strony. Ja jeszcze tutaj włożę taki liścik mój od siebie, a wam pokażę teraz, jak to mniej więcej wygląda. Więc tak to wygląda, że tak. Tu są kapcie, perfumy. Boję się strasznie o te perfumy, że one mi pękną, ale nieważne. Tu są poki, czekolada, te trzy maseczki. Tu też maseczka. Klamra, dwie świeczki, pomiędzy nimi ta sól, żeby one mi się o siebie jedna o drugą nie obijały. Bo one jakby były obok siebie, to one by się mogły potuć o same siebie. Więc tak to wygląda ten prezencik. I te żelki idą tak tutaj na górę. No i z jednej strony zawijam i włożę nawet tak troszeczkę do środka nawet tą folię. I muszę się dowiedzieć oczywiście od Ady adres i w ogóle. I moja mama jutro to zaniesie na pocztę. Więc... Okej, ja w ogóle zapomniałam o tych cukierkach, więc ja tutaj cukierki włożyłam. Liścik też tutaj. Tu złożyłam życzenia i podziękowania. I tutaj złożyłam życzenia. I napisałam jeszcze z jakiej okazji i w ogóle. Więc ja to teraz muszę najpierw zakleić taśmą tak dookoła parę razy. I poproszę kogoś, żeby mi pomógł z tym papierem, co tam jest. I pokażę wam efekt końcowy. Aktualnie zmieniłam sobie, w sensie nakleiłam na nowo lampki i zmieniłam ułożenie. Bo one tutaj idą sobie tu, 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 dołem, górą i tam się kończą. Więc tak to się prezentuje. I mi się nawet chyba teraz bardziej podoba. I jest 18 aktualnie. I ja idę sobie odrobić teraz zadania. I się nauczyć na jutrzejszą dwie kartkówki, żeby mieć spokój i już wtedy będę sobie chillować. Okej, więc ja za chwilę się idę uczyć, ale jeszcze przed tym otworzę kalendarz. Na
oczywiście nie mogłabym tego ominąć. Dzisiaj jest, muszę zmienić sobie na kalendarzu, dzisiaj jest 13. Więc szukamy 13 okienka. Tu mamy 13 okienko. Okej. Okay. I teraz tak naciskam i ta czekoladka sama wychodzi. Więc dzisiaj mamy gwiazdkę. Taką. Więc tak. I mi się w ogóle paznokieć złamał. Ja po prostu nie. To jest żałosne. Teraz ja się idę uczyć, bo mam dwie kartkówki, mam z biologii, z geografii, wiecie, muszę się nauczyć. I specjalnie się dzisiaj uczę wcześniej, żeby później mieć spokój, bo chcę się jeszcze wykąpać dzisiaj. Więc tak. Może nawet dzisiaj pójdę do wanny. Jak się wyrobię szybko i będę miała czas, no to może jeszcze do wanny pójdę. Więc ja idę się uczyć. Ok, więc paczka finalnie wygląda w ten sposób. Jest tak owinięta ładnie papierem. Jednak nie używam tam jednego papieru, tylko drugiego od babci. Więc tak się prezentuje. Jest tu wstążka i ja tutaj zakrywam dane oczywiście. No i tak to wygląda. Ogólnie siemaneczko. Jest już wieczór, jest godzina prawie 9. Ja sobie chilluję już teraz w łóżeczku. Wykąpałam się. No i ja się teraz z wami żegnam. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i spędziliście dzisiaj ze mną mój dzień. No i oczywiście do zobaczenia jutro. Dlaczego Boys Daily? Siemka!